Cześć. 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 Tu? Kulturki, kulturki. Czyli? Ola, Maja i Mama. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejne części Emi. Cieszycie się? Kulturki. Kulturki. Zapraszam Was na... Odcinek? Tak, a mianowicie będziemy opowiadać o dwóch książkach. Znaczy, że ja będę opowiadać, ale mówię teraz tak jak mama. Mamo, udaję ciebie. Ha, dziękuję. Co to za część Emi dzisiaj będziemy omawiać? Śnieżny patrol i poszukiwacze przygód. To już chyba tomy... Szósty i siódmy. To już całkiem sporo. Potem jeszcze ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty... 12 i 13. Ale jeden się nie opowie, tamten ze świętami, który już opowiadaliśmy, kiedy był święta. Tak, bo to już akurat był taki odcinek specjalny. Tak, o świątecznej części. A dzisiaj ruszamy znowu po jakieś przygody. Na początek zimowe. Jest u nich teraz, przed świętami. Oni jakby też szykują się trochę do tego... W tej części jest o tym, że oni już zaczynają się przygotowywać do tego, że to buchali kostka. Też będą przewozić tą brawę do... Udało im się ją wykupić. Tak, to chyba w tamtej albo... w tych częściach to chyba udało im się to wykupić. I też kiermasz zrobili też dla brawy... zrobili teraz kiermasz dla brawy na paszę dla niej. I jeszcze... To taki świąteczny chyba kiermasz. Tak, robili pierniczki i różne takie rzeczy. Dekoracje świąteczne pewnie. Tak. I co, wszystko to sprzedawali po to, żeby zebrać pieniążki na... Paszę. Tak, na karmę dla paszę, dla koni. Tak, dla tej brawy. I jeszcze, też często odwiedzali tą stadninę, też. A co było taką akcją? W sensie, co musieli zrobić? W tej części misja jest dopiero chyba w dwóch ostatnich rozdziałach, ale też powiedziałabym, co by się dzieje wcześniej. Oni też zanim pojadą tam, robią ciekawe rzeczy, różne też plastyczne, i też mają... Robią drzewo genealogiczne tej brawy. Co to jest drzewo genealogiczne, Ola? To jest takie coś, że jest drzewo, na górze jest... jesteś na przykład ty i na przykład twoje rodzeństwo i potem od ciebie i tych łączą się dwa korzenie, twoja mama i twój tata, potem od tego łączą się na przykład twojej mamy mama i tata i twojego taty mama i tata i potem tak od każdej osoby kolejna osoba. Na przykład też twoi wujkowie się dołączają do korzeni i wychodzi takie po prostu wielkie drzewo, na którym jest pokazana cała twoja rodzina, a tam na dole, na samym dole przy korzeniu są na przykład twoje prababcie, praprababcie, bo im jakby są starsze osoby też, im kiedyś one żyły i są starsze, to idą w dół. Tak, do korzeni, tak? To się mówi, że to są też nasze korzenie. Tak. Czyli nasi przodkowie. Im dalej jesteśmy w stanie zajść, tym głębsze korzenie naszego drzewa. Czyli na przykład dzieci są zazwyczaj, ty jesteś na samej górze, korony. Tak, takim najmłodszym listkiem. Ale to nie było zbyt trudne zobaczyć, bo ta brawa musieli zrobić tylko cztery rysunki. Brawa, córka brawy, jak ona się nazywała? Córka czy mama? Córka. Córka, aha. Córka brawy. Wypadło mi z głowy. Jeszcze rodzice brawy. Musieli zrobić cztery rysunki i podpisać. I znaleźli tych rodziców? Oni też chyba mieli też różne Znaczy to tak naprawdę nie dowiedzieli się. Wiedzieli, jak oni się chyba nazywają, ale nie wiedzieli, jak wyglądają, więc pomyśleli sobie, jak mogli wyglądać i znaleźli, bo Emi też miała różne takie zdjęcia koni, taki album wzięła sobie od tacy. Zrobili jakieś te drzewa.
No i w tym też, to jest właśnie ta główna akcja, jadą na święta i na ten ślub, oni też muszą sobie pojechali do takiego miejsca, gdzie się kupuje stroje, oni też kupili tam różne stroje, bo musiały być takie wygodne, żeby oni tam mieli jechać, bo to była taka ceremonia, że potem to Brava i Malaga, to na tych koniach jakby miało jechać ten Kostek i Hela, a na paru tam konikach mieli jechać oni za nimi, jako taki orszak. I oni się musieli przebrać. No więc, ale tak, żeby było wygodnie, ale też ładnie. Czyli na taki ślub uroczysty. Tak. Super. Potem, dzień... chyba dzień po tym ślubie była i u nich wigilia. I oni tam przygotowywali prezenty. A też chyba dzień powi tam ten, zacznijmy się bardzo od tego, że oni poznali tam takiego leśniczego i oni z nim razem byli się patrolować. I też znaleźli w lesie chorą sarnę i nią się zajmowała, wzięli ją na wóz. No, mieli taką jakby przygodę, bo pojechali na takim jakby, nie wiem jak to nazwać, takim jakby troszeczkę takim wozie, motorku jakby takim. Skuterze śnieżnym takim? Tak, no i pojechali wszyscy do lasu patrolować. Czyli to był taki patrol ratowniczy trochę? Troszeczkę. Okej, okay, i co? I tam ratowali zwierzaka? Tak, bo tamten... To była ich przygoda. Tak, tamten leśniczy miał też swojego wilka, bo się nim opiekował i psy miał... Super, super. Czyli stąd ten śnieżny patrol. Tak. Najpierw mało się wiem, że to takie śmieszne. Najpierw, dlatego że często ja tak jakby tak szybko już czytam, że no czasami mylę jakieś tam słowa i przeczytałam to najpierw jako śnieżny parasol. Parasol? Tak. No parasol na śnieg się tam mało. Właśnie też się tak zdziwiłam, że tak, no wiem. A teraz może opowiem o siódmej części. Zapraszam. W siódmej części jest o tym, że oni postanawiają, ten profesor ma taki pomysł, czyli ten tata Franka, ma taki pomysł, żeby zrobić rodzinny biwak, że wszystkie rodziny pojadą. Rodzice Faustyny, rodzina Faustyny, Flory, Anieli, tej Emi i Franka mają pojechać wszyscy osobno jako drużyny i tak to jakoś wyszło, że ten profesor im powysyłał różne zagadki, były takie jakby troszeczkę podchody, żeby znaleźć to i jeszcze do tej drużyny Emi, mamy i taty Emi dołączył Lucek, ich sąsiad. No to oni byli drużyną Róży Wiatrów. A fajne. A co to jest Róża Wiatrów? Taki jakby znak, gdzie jest północ, południe, wschód i zachód. A fajne było, że znak. Fajny był znak tych i nazwa tej drużyny, tego Franka i tego jego taty, szaloni naukowcy. oni się nazwali szaleni naukowcy i mieli namiot napisane szaleni naukowcy. Super, czyli były dwie drużyny? Nie, były więcej drużyn. A, okej. Okay. Bo każda rodzina to była osobna. A, super, i to były takie zawody. No nie, a potem tam oni tylko mieli tam dotrzeć ze wskazówkami, każdy miał najpierw inne zadanie, bo oni na przykład nie mogli wydać na ekwipunek więcej niż na podręczniki, na przykład ta rodzina z Więdłych musiała całe jedzenie na biwak zdobyć bez wydania ani grosza i każdy miał inną misję. Zapowiesz może, jakie będą kolejne części Emi? Potem Mandzieli w butelce i Hokus Pokus. O, bardzo emocjonujące tytuły i myślę, że już nie możemy się doczekać, żeby te kolejne odcinki usłyszeć. A czy skład klubu Emi się jakoś zmienia, czy wciąż ten sam? No, w liście w butelce jakby, no nie, że się zmienia, ale zyskują kogoś takiego jakby koleżankę. A w tych dwóch częściach, w Śnieżnym Patrolu? Nie. I w tym, z tej ostatniej części? A ciągle jest taki sam. A powiedziane jest, w jakim rejonie się dzieje ta książka? Nie. Gdzie oni są w tym lesie? Nie. Gdzie oni pojechali? Znowu są tylko w tym żabim? Nie tam, po prostu pojechali do jakiejś takiej puszczy, gdzieś do takiej... Do takiego mocno. U kogo oni tam spali?
Nie, oni u nikogo, oni sobie rozkładali namioty. Aha, okej, okay, okej. Okay. Czyli pojechali na taki biwak po prostu. Tak, biwak w środku lasu, musieli tam sobie radzić po prostu. Dobrze, dobrze, super. Tak. Super, ale to było wakacje? Nie. To nie, to było jakby tak przed majówką i oni tak po prostu nie po prostu nie szli do szkoły, bo zrobili to przed majówką. Taki weekend. Nie, czekaj, to było w czerwcu. Nie w wakacje, ale na sam początek czerwca, zanim jeszcze się zaczęły wakacje. A. Chyba to było około tam któregoś. Gdzie tam szkoła to była? Czy nie? No nie, bo oni tam pojechali rodzinnie. Rodzinnie? No jakiś weekend sobie tak pojechali i to są takie fajne wyjazdy. Może my też w tym roku pojedziemy tak sobie pod namiot gdzieś na weekend trochę zobaczyć, jak to jest na takim survivalu. Co myślisz, Ola? No może być. Może być? Chciałabyś spróbować? Czy jednak nie? No nie wiem. Jakbyśmy mało chodzili, to może. Jakbyśmy ciągle się nie wspinali na jakieś pagórki, potem schodzili, wspinali, a potem schodzili, a potem wspinali, a potem schodzili. No dobrze. Przypomnijmy może jeszcze, kto jest autorem książek, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Agnieszka? Agnieszka... Mielek. A tak, Mielek. Agnieszka Mielek. Znam już tyle autorów Agnieszek, że trochę mi... Trochę się myli czasami, prawda? Tak. No tak. Także zapraszamy Was bardzo do przeczytania kolejnych części Emi. Kolejne przygody. Emi coraz starsza. Ona chyba w tych czasach już jest chyba w czwartej klasie. Nie, w piątej. Także coraz starsza Emi i jej ekipa. Już teraz chłopięco dziewczęca. Super. Ale dziewczyny i tak się nie zgodziły, żeby ten klub się nazywał Emi, tajny klub super dziewczyn, to nie, tajny klub super dziewczyn i jednego super chłopaka, tylko dalej jest Emi, tajny klub super dziewczyn. No tak, takie to super dziewczyny. Koniec? Pa! Na pewno usłyszycie jeszcze Emi w kolejnych odcinkach naszego podcastu, a teraz powiemy pa. Wam już pa. Pa. I pa. Do usłyszenia następnym pa. Razem. Pa.